Tu na tej sali będą też również rozpoznania osoby zmarłej, która będzie przygotowywana do kremacji. To jest mała sala taka interpretacja. Idziemy teraz dalej. Tutaj ten ołtarz na to. I to jest duża sala interpretacji. Z tym, że tak jak teraz episkopat nam wydał rozporządzenie takie, że pożegnanie ma być przy ciała, nie progów, czyli tutaj będziemy w tej dużej sali eksportacji robili wystawienie i może odbywać się tutaj msza. Tu jedynie może być rodzina, która chce zobaczyć, jak trudno się prowadzi do pieca. Później się tą ścianę zasłania i idzie działać. Ale trumny można też, jeżeli było wyciągać tacy i mogą trumny być. Otworzy tutaj, nie? Tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że można od wewnątrz otworzyć jeszcze. Tak, to jest specjalnie. Tak jest. Ty Merkury, który będzie przeprowadzał, tutaj będą się paliły w tym piecu. Dziwne. To jest to. Tam jak się tu gatuje, to się, ta kaseta, ona jest podłączana pod ten, wkłada się tu jeszcze kulki, bo jeszcze wyposażenia nie ma do niego. Kulki wrzuca się do środka, zamyka się, a gdzie włącza się i elektromagnes. Tutaj podstawia się urnę, wyżej i się zamyka, włącza się.